Komunikat, który przedstawiła pani premier Szydło i pan minister Macierewicz, to kpina z łodzian, ponieważ Łódź straciła setki, tysiące miejsc pracy przy kontrakcie z Airbus Helicopters. A dzisiaj słyszymy o tym, że zakłady łódzkie będą remontować śmigłowce, które mają być montowane w Mielcu, a przecież w Mielcu jest serwis dla tych helikopterów. Tak więc są to puste obietnice i przyznam, że oczekiwałem więcej od premiera rządu, który twierdził, że będzie dbał o interesy Łodzi. Dzisiaj jasno możemy powiedzieć, że Prawo i Sprawiedliwość nie dba o interesy Łodzi i działa na szkodę naszego miasta. PiS tą decyzją o zabraniu produkcji śmigłowców z Łodzi napluł łodzianom w twarz, a dzisiejsza konferencja służyła tłumaczeniu, że deszcz pada. No niestety nie da się takich rzeczy prosto udowodnić, a śmieszne jest twierdzenie, że 10 śmigłowców, zresztą mniejszych od Caracali, zapewni pracę łodzianom. To jest w ogóle jakaś dziwaczna sytuacja, kiedy minister obrony narodowej ogłasza zakup jakichś śmigłowców z pominięciem wszelkich procedur przetargowych, a także nie wspomina ani słowem o offsecie, czyli tych dodatkowych świadczeniach, które podobno były przyczyną zerwania rozmów o zakładach w Łodzi. To jest podstawowy błąd, który popełniają ministrowie z PiS-u, mówiąc o tym, że cała sprawa łódzka ogranicza się do wojskowych zakładów lotniczych, a tak naprawdę pomijają to, co Łódź straciła. Straciła inwestycje Airbusa w montownię, straciła inwestycje Airbusa w inne zakłady, w biuro projektowe i straciła wreszcie inwestycje kooperantów. Te 100 miejsc pracy, o których wspomina pan minister, nijak nie zrównoważy 1000, a może nawet 2000 miejsc, bo mówimy o 3000 w skali kraju, z tego 1000-2000 byłyby w Łodzi, to nijak tego nie zrównoważy. A inna sprawa, już wybiegając poza perspektywę Łodzi, to jak 10 śmigłowców o połowę mniejszych ma zrównoważyć 50? To przez zaledwie 10% zdolności przewozowych. Ani to dobre dla polskiej armii, ani dla Łodzi.